Cześć, z tej strony mówi Ryuk. Zagram dziś w grę Alan Wake, czyli psychologiczny thriller akcji studia Remedy. Gra pierwotnie wyszła na Xboxa 360 w roku 2010. PC-towcy na wersję na ich sprzęt musieli czekać ponad 2 lata. Właściwie w Europie ponad 2 lata. W Polsce pojawiła się na Steamie ta gra dopiero w maju 2012 roku. Tak więc dla PC-towców nie jest to zbyt stara produkcja. Ma dopiero roczek. No i cóż, cóż powiedzieć więcej. Ja myślę, że takich suchych faktów wystarczy. Każdy, kto się interesuje jakoś grami, to ten tytuł na pewno kojarzy. Bez zbędnego przedłużania nie będziemy kontynuować gry, tylko rozpoczniemy nową rozgrywkę. Na poziomie, myślę, normalnym. Poziom koszmarny jest odblokowany dopiero po zakończeniu całości. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic. And there's little fun to be had in explanations. No i obejrzyjmy wstęp. Ja się nie będę odzywać. The victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird, even by my standards. So yes, it began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they put me in jail and I would never see Alice again. Suddenly, his body was gone. I was in shock from the crash. I could hardly stand my feet. No i tak, w tym momencie przejmujemy władzę nad naszą postacią. Nie. Lekki, króciutki samouczek, jak się mamy poruszać. Shiftem biegamy. No i krótki zarys historii mogliśmy zobaczyć w tym filmiku wprowadzającym. Jak Jak mogliśmy też zauważyć, gra podzielona jest na odcinki, epizody. A to wszystko dlatego, że twórcy inspirowali się nie tylko dziełami Stephena Kinga, ale i twórcami serialu Twin Peaks. The bridge had collapsed. I'd have to find another way to the lighthouse. Tak, to też właśnie gra podzielona jest na epizody. Tutaj mamy termos z kawą. Możemy sobie go zebrać, podnieść, może lepiej. To jest taki rodzaj znajdźki w grze, jak
można było przed chwilą zauważyć, w sumie jest ich do zdobycia 100. Gdzieś tutaj jeszcze, o, statystyki. Oprócz termosów jeszcze są do znalezienia strony maszynopisu. Co tu jeszcze? Gry z serii Night Springs. Tekturowe sylwetki, budziki, znaki, programy telewizyjne, radiowe, skrzynie i puszki, piramidki z puszek możemy przewrócić. Bardzo rozbudowane statystyki, jak widać. Przepraszam. No i żeby ukończyć tą grę w 100%, zdobyć te wszystkie znajdźki i to wszystko, naprawdę trzeba się nieźle napocić. No ale dobra, pójdźmy do tej latarni w końcu. Naprawdę przechodzą ciarki, grając to. No ale tak. Czy to nie jesteśmy my tutaj na tym zdjęciu? Podobni, podobni. No nie wiem, pójdźmy dalej. Naprawdę straszna jest ta gra. Tutaj? No tutaj. Spacja, podskoczyć. Możesz uniknąć, tak? Shiftem i strzałeczkami. Okej. Ale gdzie ja mam iść? I realized that the hitchhiker was a character from the story I've been working on. Okej. Czemu stworzyłeś taką niefajną postać? Ona nie lejku. No, bo to spadzie płatne. Co się dzieje? Dlaczego gasną wszystkie lampy? Okej, chyba tędy. No ale biegnij, człowiek. Aha. Tutaj. Chyba nam chce ktoś pomóc. Ale idziesz czy nie? Okej. Wow. No to będzie krwawo chyba. I
No cóż, może nie było krwawo, ale grubo na pewno. Ojej, jaka psychodela. Tak. Naprawdę nie polecam grać w tą grę, kiedy jest ciemno. Ja właśnie tak to robię i niezłe ciarki na plecach. Tymczasem muszę stąd uciec w jakiś sposób. Okej. Okej, chętnie. O! Czyli światło działa jako taki rodzaj... Where waves are both wilder and more serene. To its ports I've been. To its ports I've been. Do you understand? No. Follow my light. Ja też nie zrozumiałem nic a nic. Ale okej. W końcu to tylko sen, więc różne wiksy się mogą dziać. Coś tutaj mamy, jakąś skrzynię. Gdzie jest latarka? Okej. Turn your flashlight toward him and burn the darkness away. Okay. Now the darkness no longer protects him, but it's still inside, controlling him. He can't be safe. He's still a threat. He is still your enemy. Here, take the gun. Twardy jest, twardy. Nie powiem, żeby go brać na 5 strzałów, czy tam ile. Tak. A terrible darkness was taking over the world. The lighthouse was the last safe place on Earth. Tak jak mówiłem, to tylko sen. Także różne wiksy mogą się tu dziać. No ale gra raczej zapowiada się, że cała taka będzie. No! Cóż, gdzie jesteś? No i pięknie. Czyli światło działa nam jako z jednej strony... Z jednej strony dla nas jako apteczka zdrowia, która regeneruje nasze zdrowie. Z drugiej strony jako coś, co osłabia naszych przeciwników. Co my tutaj mamy? Jakaś skrzyneczka? Otwórz. A co w niej? Rakietnica i amunicja do rakietnicy.
Okej, rakietnica, czyli pewnie coś, co daje światło nam dodatkowe. Spójrzmy, co tutaj w tym dziwnym bunkrze jest. Na pewno widzę termos. Chyba nic ciekawego więcej, ale znów zaczyna się ten ponury wiatr taki, który mam wrażenie nie zwiastuje niczego dobrego. No właśnie. Wow, odejdź. Aha, okej. No i jeszcze jeden. Dobra. Baterie w latarce możemy wymieniać, tak jak tutaj było napisane na klawiaturze literką Q. Ale jak widać, ta bateria sama się też ładuje. No i kto tu zginął? Sam zginąłeś, bo spadłeś, frajerze. Dobra. Przyspieszmy trochę. Okej. Co się dzieje? Co tutaj się dzieje? Naprawdę. Nie no, weź przestań, że się teraz zmęczyłeś, tak? Słuchajcie, to jest dobre, ale... Czasu nie ma, ale termos trzeba podnieść. Znajdźka musi być. Wow, spójrzcie tylko na to, co tu lata w tym powietrzu. Jakieś samochody. Ja może pójdę, bo to zaraz może na mnie zlecieć. Szybko, szybko! Uch, dobrze. Udało mi się schować. Podobno w ostatnim bezpiecznym miejscu na tym świecie. Zobaczymy. No i chyba bezpieczne miejsce nie jest już tak bezpieczne, skoro zgasło w nim światło. Baby, just another nightmare. Everything's fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. Cheer up, handsome. We're here. Tak, wprowadzenia ciąg dalszy, mam wrażenie, do gry. Welcome to Bright Falls. No ładne, malutkie, spokojne miasteczko. Ale znając życie, gdy tylko nasz główny bohater tam wjedzie, to będą działy się różne dziwne rzeczy w nim. Zobaczymy. Póki co chyba mogę sobie tutaj pochodzić po tym promie, barce, czy jak to tam się zwie. Ale mogę się ruszyć, czy jak mam iść do tego pana tam? A
Ale koło którego starszego pana? Tego tutaj? For me, please. No okej, okay, no idę, no. No już, no. No idę. Jaka tu broń fajna. Jo, tu krew jest w środku. On kogoś zabił. Ale posuń się, jak tam mam iść. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying, I'm Pat Main, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Ellen Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Main, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Tak. Na pewno nikt nie będzie wiedział, że tu jesteśmy. I sobie rozmawiali, ja tak się przyglądałem grafice. Całkiem nieźle się prezentuje. Naprawdę całkiem nieźle. No i cóż ja tutaj mam do zrobienia, bo póki co widzę, że nic. Mogę płynąć, obserwować. Chyba po prostu trzeba wyczekać. O, słodko. Yeah? Hey, bestseller! How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got here. Are the locals giving you trouble? No, żona chyba nie zadowolona z telefonu. Come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. Tak. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Krzyknęła do nas, jak gdybyśmy oddalili się co najmniej 100 metrów od niej, no ale okej, okay, wróć do samochodu. Który to nasz? Ten? Czy ten Lincoln? O, to ty się produkuj. I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes? Sure. 15 minut będzie brał klucz? Spoko. Długo. Thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Odeer Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Okay. Musimy teraz zajść do pana Karla. W toalecie musimy sprawdzić, czy on nie jest czasem. Rusty here is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. Yeah, that makes two of us. Już skończycie gadać, bo ja bym coś chciał powiedzieć.
Myślę, że w tym miejscu skończę ten odcinek. W tym miejscu skończę ten odcinek, będę wredny. I... Tak, właśnie zrobię. Skończę go, nim akcja rozpęta się na dobre. Myślę, że dobra pokazówka to było to, co działo się w tym jego niby śnie. I mniej więcej zarysowało nam to, co będzie działo się w całej tej grze. Dobra, to ja w takim razie dziękuję. Jeżeli to oglądacie, to dajcie znać, czy się podoba, czy się nie podoba. Dziękuję i na razie, cześć.